Na terenie kampusu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu nowo wybranego rektora uczelni i podsumowaniu 8 lat rektorowania przez profesora Ryszarda Barcika, który pełni swą funkcję jeszcze do końca sierpnia. Odchodzimy, to znaczy nie odchodzimy w ogóle gdzieś tam. Pozostajemy dalej pracownikami oczywiście Akademii Techniczno-Humanistycznej. Natomiast z urzędu obchodzimy, a więc z funkcji. Podsumowując ostatnie lata, prorektor Kazimierz Nikodem opowiadał o rozmaitych projektach, w których brała udział Bielska Uczelnia. Może o jednym, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji, taka trochę dziwna nazwa. To jest taki klaster, którego liderami jest Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Natomiast nasza uczelnia jest jednym z członków, w tej chwili już chyba 40 uczelni, ale w momencie podpisywania 2 lata temu to była jednym z kilkunastu członków tego klastra. Co jest istotne, że w tym klastrze oprócz uczelni bierze udział cały szereg liczących się podmiotów gospodarczych, łącznie z Telewizją Polską, Tauronem, KGHM, Polska Miedź i tak dalej. Minione 8 lat podsumowywał również prorektor Henryk Klama. Najbardziej przemawiają do wyobraźni liczby. I powiem, że w okresie od 2008 do 2016 roku przyjęliśmy na studia pierwszego i drugiego stopnia około 22 tysięcy kandydatów. A mury uczelni w tym czasie opuściło łącznie, mam tutaj dokładnie to napisane, 12 546 absolwentów, czyli to jest małe miasteczko. W tym czasie utworzyliśmy 6 kierunków studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 4 kierunki na studiach pierwszego i 2 kierunki na studiach drugiego stopnia. Oprócz tego na kierunku filologia uruchomiliśmy studia magisterskie również na filologii angielskiej i filologii hiszpańskiej, czyli filologia prowadzi w tej chwili studia magisterskie na filologii słowiańskiej, filologii hiszpańskiej i filologii angielskiej. O dalszym rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej opowiadał rektor elekt. Dzisiaj słuchając wypowiedzi pana rektora i panów prorektorów, wydawać by się mogło, że wszystko jest bardzo dobrze poukładane, że uczelnia się rozwija i lada dzień będzie uniwersytet. Ja jestem optymistą, ale nie aż tak dużym. Ja stawiam na zdecydowany, dynamiczny rozwój Akademii Techniczno-Humanistycznej w dalszym ciągu, a więc rozwój w kilku obszarach. Unowocześnienie procesu kształcenia. Pan rektor ma tutaj rację, że wiele zostało zrobionych, ale w dalszym ciągu musimy szukać nowych rozwiązań, przyciągać studentów. Takie nowe rozwiązania to niewątpliwie interdyscyplinarne, nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia. Uruchomienie kształcenia w języku angielskim, co jest niezwykle istotne. I jeszcze w dalszym ciągu zwiększenie współpracy międzynarodowej i tutaj nie tylko dla studentów, ale również dla pracowników. Szersza wymiana międzynarodowa jest jak najbardziej wskazana. Rozwój to współpraca z samorządami regionu, współpraca z przedstawicielami przedsiębiorstw gospodarczych, z pracodawcami i też w tym obszarze kształcenia stawiam na zwiększenie wartości praktyk. Dzisiejsze kształcenie, tak jak to ma miejsce chociażby w Europie Zachodniej, bazuje na większej ilości przedmiotów praktycznych. Oczywiście będzie to profil akademicki, ale i tak trzeba zwiększyć ilość praktyk, które będą odbywali studenci. Mam nadzieję, że zostanie też ten proces kształcenia nieco zindywidualizowany. W tej chwili mamy dosyć liczne grupy studentów i w zasadzie każdy student ma taki sam pakiet przedmiotów. A ta indywidualizacja polegać będzie na tym, że dostaną możliwość wyboru przedmiotów pod kątem przyszłych pracodawców, ale pod kątem również swoich zainteresowań i możliwości rozwoju. Rozwój, myślę, będzie szybszy dzięki powołaniu Rady Rozwoju Akademii Techniczno-Humanistycznej, którą mam zamiar powołać już w październiku, zapraszając kilkunastu najwybitniejszych przedstawicieli regionu do współpracy w ramach tej Rady Rozwoju
naszej uczelni. Rozwój uczelni to podniesienie poziomu badań naukowych, ilości uzyskanych tytułów profesorskich, habilitacji. No, są dobre, ale problem jeszcze polega na tym, że my mamy 110 samodzielnych profesorów. W zasadzie do uprawnień, doktoryzowania potrzeba kilkunastu, 12, czasami nawet mniej, więc wydawać by się mogło, że możemy obsłużyć 10, czy uzyskać 10 praw doktoryzowania taką liczbą. Jednak ta kadra naukowa jest rozproszona. Mamy specjalistów z różnych obszarów i nie wszystkich możemy wykorzystać do pozyskiwania nowych uprawnień. To jest duży nasz problem. Myślę, że również podniesienie badań, poziomu badań naukowych jest niezwykle istotne, bo za rok, może już nawet niecały, na wiosnę po raz pierwszy w Polsce będzie przeprowadzona ewaluacja jednostek naukowych. Powołana została taka komisja ewaluacji jednostek naukowych, KEIN w skrócie. To jest absolutna nowość. Uczelnie do tej pory oceniane były z centralnego poziomu, tylko w obszarze kształcenia, a teraz będzie również oceniany poziom badań naukowych. I to jest niezwykle istotne, żeby mieć publikacje w bardzo dobrych czasopismach, żeby pracownicy mieli wysokie tak zwane indeksy Hirsch'a, bo to świadczy tak w skali międzynarodowej, ale również na poziomie ogólnokrajowym o tym, co będzie, jaki jest poziom danej jednostki organizacyjnej, danego wydziału i tym samym całej naszej uczelni. Studenci to niewątpliwie najważniejsi uczestnicy tego życia w uczelni. Jest ich najwięcej, są i dla nich musimy przygotować, jak już powiedziałem, nie tylko nowe programy kształcenia, żeby przyciągnąć jeszcze innych studentów, ale zdecydowanie też uatrakcyjnić życie akademickie. Zarówno kulturalne, wzbogacić ofertę sportową, trochę zmienić podejście do tego, żeby niekoniecznie musieli odrabiać tylko i wyłącznie WF, ale również w sekcjach różnego rodzaju mogli realizować swoje zindywidualizowane, powtórzę to słowo, zainteresowania sportowe. Również szeroko rozwijane życie kulturalne. Myślę, że nie tylko chór i ta galeria piękna, która tutaj jest, będą ambasadorami Akademii Techniczno-Humanistycznej, ale studenci swoją aktywnością wpiszą się też na to, że miasto skorzysta z tego, cały region, nie tylko Bielsko-Biała, ale duże miasta regionu będą czuły akademickość, to co chcę podkreślić, akademickość, a dzięki wam mam nadzieję to też się przebije, chociaż to niezbyt modne takie słowo, ale może jakoś zachęcę was, że takie od czasu do czasu takie notatki też mogą znaleźć czytelników. Nowy rektor obejmie swą funkcję z dniem 1 września 2016 roku.